Witajcie, z tej strony iRocket. Dzisiaj będziemy zgapiać Oda Valkyza i będziemy montować to. Bo... Ale żeby nie było tak łatwo, będziemy montować jeszcze coś takiego. Bo jak zaraz zobaczycie, zanim zaczniemy, jeszcze musimy się dostać tu, żeby wyciągnąć któryś tam bezpiecznik. To może ten? O, widzicie? Gasło. Montaż nie będzie taki prosty jak u Valkyza, bo tu jest śrubka i tu są śrubki, ale chyba musimy jeszcze tu coś więcej wyciągnąć. A potem jeszcze ten kabel taki, co sobie tak dyn robi i tam, to on będzie wyprowadzony tu pod tym, pójdzie tam pod sufitką, superfokus, słupkiem, tam gdzieś pod spodem, a tam gdzie będzie gniazdo. Gaz został wyciągnięty, wydarty. To jest kabel ze zapalniczki. Tutaj jest pod spodem moduł do elektrycznych szyb i prawdziwe druciarstwo w moim wykonaniu. Plus tutaj mamy po zapłonie wrzucony, że będzie to rozizolować i dopiąć się przekaźniczkiem tutaj. Zanim jeszcze przekaźnik, to potrzebuję dwa kabelki dołożyć tutaj do tutaj kostki. Jesteśmy już w samochodzie. Plan jest taki, że ten kabelek zostanie podłączony z tym, ten czarny z tamtym czerwonym, a następnie tutaj od zapalniczki zostanie podłączony jeden z tych grubych. Zobaczymy, który, a drugi idzie do i zapalniczki. Ok, pierwsza część już zakończona. Przekaźnik podłączony, sprawdźmy, czy działa. Nie wiem, będzie słychać czy nie. Powinno być słychać takie drugie kliknięcie tutaj przekaźnika. Podłączenie zapalniczki użyję tutaj, mam kawałek
tylko żółtego i takiego niebieskiego przewodu. Żółty z zielonym. Ten grubość to chyba 2,5 było. Robiłem do elektrycznych szyb. Bo... Dobra, to może być ok. Tego sobie utnę na długość tego. Lutownica już się grzeje. I to sobie przylutujemy te kable do zapalniczki. A potem w samochodzie zobaczę, co to z tego wyjdzie. Okej, wszystko już jest poskładane. Tu i tu mamy wyprowadzone
drugie gniazdko. Teraz trzeba rozebrać tę górę i tam dół i przeprowadzić ten kabel gdzieś tam pod sufitką i tak dalej. Jeden koniec już jest. Kabel już jak widać jest schowany, wchodzi tam z tyłu pod tutaj Super Focus, tam pod spód idzie, tam górą wchodzi tu i tu sobie wychodzi. Teraz trzeba zamontować tamtą zapalniczkę gdzieś.
Ok, wszystko chyba jest już ogarnięte. Tu jest zwykła zapalniczka. Wystaje kabel. Tam. Idzie. Tam jest spodem zapalniczka. Numer 2. Z kablem USB. Wszystko już zostało tutaj poskładane, osłona i tak dalej. I wideorejestrator jest już podpięty, przedtem trochę nie był. Troszkę coś innego nagrywał, to mogliście już widzieć. Tak jak widzicie, tutaj zapalniczka działa od razu. Tak tam, gdzie jest podłączony wideorejestrator, tam na dole, dopiero po włączeniu zapłonu. Łączymy jednym kątem. Włączam zapłon. Spala się kamerka. Spala się podgląd. No. To tyle.